mógłbyś chusteczki przynieść? Na tą szwankę? Dalej, ale chusteczki przynieść. O kurde. Niedobrze. Ja mówię, że kurde, już koniec ze mną. O Jezu, nienawidzę, jak ktoś żyga. Siema, jestem Marek. Niedawno kamerzysta zaproponował mi, aby nagrać taki film, który właśnie oglądacie. Już kiedyś zresztą nagrywałem podobny film z tym, że to ja wtedy piłem ostre sosy, a kamerzysta zadawał mi bardzo ciężkie pytania. I dzisiaj zrobimy to samo, z tym, że zarówno ja, jak i kamerzysta dostaniemy od... jak on się nazywa? No mój kolega kamerzysty. Dostaniemy od kolegi kamerzysty ciężkie pytania, na które będziemy musieli odpowiadać. Jeżeli nie będziemy chcieli odpowiedzieć na jakieś pytanie, bądź nie zrobimy tego w ciągu 10 sekund, to będziemy musieli wypić szklankę mleka, a wiadomo, że po wypiciu dużej ilości mleka można zwymiotować, także będzie ciekawie. Ty słuchaj, a te pytania są chamskie jakieś, czy nie chamskie? No, są bardzo chamskie. No chyba chamskie, skoro mamy wymiotować to. Ja tam lubię takie rzeczy w sumie robić, zawsze jest ciekawie. To możemy o mleko poprosić? Dobra. Oczywiście, w międzyczasie chciałbym wam powiedzieć o tym, abyście zasubskrybowali kanał tutaj. Znajduje się o tutaj czerwony przycisk, taki sam czerwony przycisk musicie kliknąć tam na dole. Ile jest pytań tak na oko? Tak na oko jakoś po 8, po 9 pytań. Po 8, po 9 pytań. Ale to 8, 9 pytań to co? Wszystkie są aż tak chamskie, że wiesz, że nie odpowiemy na nie, czy co? No raczej tak, wszystkie są chamskie. Dobra, a ty słuchaj, do kogo pierwsze pytanie leci? Dla Lorda. Podobne. A pytania skąd? Komentarze czy jak? No z komentarzy część jakichś mediów społecznościowych. Dobra, to w takim razie pierwsze pytanie jest do mnie. I na odpowiedź mamy 10 sekund, także czytasz pytanie, włączasz stoper i mówisz kiedy stop. Dobra, tak. Czekaj, nie wiem czy już jestem gotowy. Jestem już gotowy, zaczynamy? No ja nie wiem, to ty musisz być. No 10 sekund to w sumie mało, także pewnie będę musiał to wypić, bo to co? To tak. Pierwsze pytanie. Czy byłeś kiedykolwiek biedny, stary? Biedny? No, biedny to raczej nigdy nie byłem. Zawsze siebie uważałem za osobę zamożną raczej. 4 sekundy. Także nie uważam, że byłem biedny. Okej, wyrobiłem się ze wszystkim? Tak, okej. Odpowiedziałem na pytanie. Ty. Lightowe. Co tak. Za problem? No ale no to co, no to... Ale to miałeś to rozwinąć jakoś chyba bardziej, czy nie? No jest 10 sekund na odpowiedź, tak? No właśnie, trzeba się wyrobić w czasie. No dobra. No odpowiedziałem jak odpowiedziałem. Ja nigdy nie uważałem siebie za osobę ubogą, więc no co, odpowiedziałem, teraz nawet do tego kamerzysty. Przygotuj sobie, będziesz pił, bo ty jesteś zbyt tępy, żeby odpowiedzieć. No dobra, dawaj. To tak, pierwsze pytanie dla kamerzysty. Wymień 3 youtuberów, których nie lubisz, stary. No mógłbym wymienić, ale... No dawaj. Nie będę tego robić. Nie? No nie, no dobra, piję. Mów, kiedy kończy się czas? Dobra, już się skończył. A, czy nie odpowiadasz? No nie chcę odpowiadać, bo potem będą się do mnie spinać. W całości, nie? Tak. Pi, dobre mleczko. Ale w sumie to ciężko wybić. No dobra. Kolejne? Kolejny. To kolega, weź szklankę i nalej mu mleka. Jemu możesz lać jak chcesz, możesz do tej samej, ale mi za każdym razem będziesz musiał zmieniać. Dobra, mamy tutaj już mleko dla kamerzysty. Kolega, zadawaj pytanie. Znaczy kolega kamerzysty, moim kolegą nigdy nie będzie. To tak, drugie pytanie dla Kruszwila. Jak nazywają się twoje listy? Podaj dokładnie imiona oraz nazwiska. Start. A jak mam powiedzieć dokładne imiona i nazwiska? No imiona i nazwiska, 5 sekund. Aż zatrzymać. Kurde. Ciężko. Wiedziałem, że na to nie odpowiem. Coś czuję, że będziemy tutaj żygać wszyscy. Znaczy obydwoje będziemy żygać. A te pytania będą jeszcze bardziej chamskie, czy ta na razie takie średnie? Są mniej więcej na takim samym poziomie, ale na razie są to takie lżejsze, dopiero potem będą bardziej chamskie. Spoko. Szybciej to pij, Marek. Kolega, a co jeżeli będzie taka sytuacja? No po prostu mleko mi nie będzie już chodziło, że kurde, już nie dam rady przełknąć nawet. Nie ma takiej sytuacji, pijesz dopóki się nie pożygasz. A jak się pożygam? To się pożygasz, no. Na tym to polega. I przegrywam, tak? No nie, no po prostu dalej odpowiadasz na pytania. Nie, no raczej dam radę. No dawaj mleko, chodzi o kamerzystę i zadawaj pytanie. Teraz leci do kamerzysty. Drugie pytanie do kamerzysty. Ściągasz spodnie czy pijesz szklankę mleka? 10 sekund start. Kurczę! Tak. Ile zajęło mu? 7 sekund. 7 sekund. I co, ma tak siedzieć? No tak. No dobra. Dobra, trzecie pytanie do Lorda. Opisz szczegółowo swój największy sekret. Start. Szczegółowo swój największy sekret publicznie mam opisać, tak? Na YouTubie... No dobra, no to jest ty obejrzysz. 3, 2 i pima. Dziwne moim zdaniem, że to oczywiste, że on na to nie odpowiedział. Ty, ale zdążyłem te spodnie ściągnąć beka, co? No. A tak mówię, jak od razu wstaję i mówię, kurczę, ściągam spodnie. Nie chcę się zżygać dzisiaj, no ale chyba będę. Ciężko, nie. Ale dobra, obydwoje mamy po... Nie, on już drugą pije, tak? On jest w gorszej sytuacji, bo on pije jako pierwszy. No tak. Ile ta szklanka ma? 400-500 ml, nie? O kurde. To tak, trzecie pytanie do kamerzysty. No dalej. Jak masz na imię i nazwisko? Start. No dawaj. Ale jesteś chamem. 7 sekund. Ale jesteś chamem, człowiek. 5 sekund.
Dlaczego takie pytanie? Odpowiadasz czy nie? 3 sekundy. A dlaczego takie pytanie wziąłeś? No nie jest czasu. Ale jesteś gnojem. Przecież wiedziałeś, że na to nie odpowiem. Przecież to było logiczne, że na to nie odpowiem. Daj spokój. Też bym ci takie co cię tak bawi? No co cię tak bawi? Pij ten mleko. Ja popieram. Piłem. Na razie spoko. Ciężko, co kamerzysta? No. Nie wiem, nie już w sensie tak ciarki mnie przechodzą. Nie, jak dla mnie spoko. Ja coś czuję, że kolejne się. Ale nie mam spodni. Może następny będzie, że mam ściągnąć, co? Dalej się rozebrać? Może i tak. Dobra, dawaj kolejne pytanie. Czwarte pytanie dla Ordo. Jakie popełniłeś przestępstwa w ciągu ostatnich 5 lat, za które grozi więcej niż rok więzienia? Czas start. A, w sensie mam powiedzieć, bo... Jakie przestępstwa popełniłeś? Bo po 5 latach się przedawniają. 3 sekundy. No, przedawiałem się po 5 latach. Specjalnie, żebym się... Koniec czasu. No, już koniec czasu. Bo... Czyli popełniłeś jakieś przestępstwo? Nie chodzi o to, że rozkminiałem właśnie co ten człowiek zrobił, bo przecież co on zadał, albo pijesz szklankę mleka, albo idziesz do więzienia. No tak, no w sumie nie. No ale no chyba, że nie popełniłeś żadnych przestępstw, to mogłeś powiedzieć, że nie popełniłeś. No, nie popełniłem. No to trzeba było powiedzieć, no sorry Marek. No pij, teraz to pij. No, ale ja czuję, że to się źle skończy już. No. Pij. No, to będzie grube, co? To będzie grube. On ma mniejszy żołądek ode mnie, tak przynajmniej myślę. Chociaż nie wiem, jak mleko zareaguje. A w ogóle na laktozę jestem uczulony, nie? A to jest z laktozą, nie? To będzie śmiesznie. Jakieś uczulenie jeszcze dostanę. Na kiblu to będę siedzieć potem cały czas, nie? O kurde. Dobra, dawaj już. Myślałem, że będzie problem z tym. Ja nie wiem, czy kolejnie tak ładnie wejdzie już. No tak, czwarte pytanie dla kamerzysty. Mam tutaj twoje zdjęcie, pokaż je do kamery. Serio wydrukowałeś moje zdjęcie? Skąd miał drukarkę? Dobra. Bo kurwa! Jesteś jedny? Dobra. 2 sekundy. Ale cham z ciebie, nie no, ja nie sądziłem, że jesteś aż tak chamski. Człowieku. Pij mleczko. No ale no... Będziesz wielki. Ja już je wytrzymuję. To jemu łatwiejsze pytania zadajesz. No nie, właśnie. Ja już wypiłem 3 szklanki. Ale się nie wytrzymam. Dobra, dawaj, kolejne pytanie. Następne pytanie dla Lorda Kruszpila. Czy zraniłeś kiedyś dziewczynę? Czy zraniłem kiedyś dziewczynę? No. Tak. Czyli odpowiedź mi tak. 5 sekund. No tak, zdarza się. A ja nie wiem, czy pod ten jakbym walał, pić to. A ja nie chcę pić, ale no przecież to oczywista sprawa, każdy przecież tak robi. Jeżeli nie każdy, Marek. Każdy, kto wymienia codziennie dziewczyny, no, albo co najmniej 2 razy w tygodniu, no to pod jakim względem rani. Następne pytanie dla kamerzysty. Gdybyś miał wybrać pomiędzy Markiem a Witami, co byś wybrał? Czas start. Przy nim mam to powiedzieć? No. 7 sekund. W grę wchodzą pieniądze. Albo oni nie będą cię oglądali, albo ode mnie. Tak się tresuje kamerzystów. Są wierni zawsze. Ale już mam masakrę. O kurde. A ty jak kamerzysta? Jeszcze nie? Nie wiem. Trudno stwierdzić, ale czuję, że... Ja czuję się mega niedobrze. Że już strasznie. To powoli zarzuca. Ile jeszcze pytań zostało? Może tak damy radę ten? No jeszcze jakoś około 4? Dobra, kolejny jest do mnie, tak? Tak, następne pytanie. To już nie wytrzymam tego pytania, serio. No to najwyżej zwymiotujesz i dalej odpowiadasz, no. W takim razie... Nie wytrzymam, serio. No dawaj to pytanie, ale no nie wytrzymam, jak mam mówić. Jak ma na imię kamerzysta? Kamerzysta? Kamerzysta. Jaki gnój. Wypikasz to, nie? Nazwisko też podać? Wypikaj. Dobra. To gnój. Nie ma. Ale z ciebie gnój jest. No co? Ja to zaraz wypikam na montażu, ale jesteś gnojem. Dobra. No, powiedziałem. Powiedziałeś. Ja nie chcę tego bić, bo naprawdę to będzie koniec zaraz. Powiedziałeś, no. To tak, następne pytanie. Ale chamstwo, ja myślałem, że on tego nie powie, czaj. Myślałem, że to wypije. Nie, wolałbym, żeby wiedzieli wszyscy. No tak. Wypicie szklankę? Dobra. No, bo się zmiotuje, tak? To jest takie ostateczne. No dobra, stoi, tak? Mogłem wcześniej też powiedzieć, że wybrałbym widzów. Następne pytanie dla kamerzysty. Ile razy dziennie masturbujesz się? Czas start. 7 sekund. Ciekawe to twoje pytanie. 3 sekundy. No tak z rana. Zdążył? No chyba zdążył. Czy nie zdążył? Zdążyłem. Czy nie zdążył? Dobra, nie zdążył. 9,5 sekundy zdążył. Dobra. Ale tak, pytania są chore, nie? No dobra, dawaj kolejne. Następne pytanie dla Lorda. No tak, dobra. Wolisz wypić szklankę mleka, czy spędzić noc w jednym łóżku z napalonym 50-latką, która nie jest dziewicą? Czas na.